czwartym tomem przygód Torquilla Amora, czyli Geindecka, jest Czas silnych istot. Ta książeczka znowu została pierwotnie w formie papierowej wydana w dwóch tomach, a wydawnictwo CDPPL, zgodnie z pewną tradycją, wyda to w jednym tomie cyfrowym, bardzo ładnym. Bardzo się cieszę, że to nie będzie podzielone. Przypominam, że to nie autor decyduje bardzo często o tym, że książka papierowa jest dzielona, ale wydawnictwo, które chce na niej za dużo zarobić. Wracając do meritum, o czym jest Czas silnych istot? Jest pewien przeskok czasowy. Od wydarzeń opisanych w Zabaweczkach upłynęło 100 cykli. Cykl to jest trochę więcej niż nasz rok, więc można powiedzieć około 120 lat. Dlaczego zmieniła się miara czasu? No bo ludzkość nie żyje już na Ziemi. Ziemia jest utracona podczas Wielkiej Przegranej i to teraz nie jest Ziemia, to jest Terra Damnata, czyli Ziemia Przeklęta, na której żyją potomkowie tych, którzy zostali pozostawieni. Zostało pozostawionych około 17 miliardów ludzi, którzy nie są już ludźmi, którzy są tirami. Są to potomkowie tych, którzy zostali zainfekowani tirozą podczas Wielkiej Przegranej. Ludzkość zamieszkuje 25 globów i nie jest już społeczeństwem demokratycznym, to jest imperium, które jest zarządzane przez Gorgona Nemeziusa Ezre, byłego prezesa firmy Weidao. W tej chwili Imperium nosi nazwę na cześć tej firmy Wei Empire, albo Imperium Drogi, albo Imperium Tao. Nemezius wprowadził wiele reform w społeczeństwie ludzkim i zlikwidował na przykład banki. Zlikwidował firmy ubezpieczeniowe, zlikwidował reklamy, więc zmiany są dosyć poważne. Mimo wszystko ludzie się dosyć dobrze czują w tym Imperium. Natomiast ci, którzy wiedzą więcej, wiedzą, że tak cukierkowo do końca nie jest. Dlatego, że w kosmosie gdzieś czają się ci tirowie, którzy uciekli podczas Wielkiej Przegranej z Ziemi. To są tak zwani unitirowie. Mówi się, że nie jest ich dużo, bo to było około 3 milionów ludzi. W związku z tym, czy są w stanie stworzyć cywilizację, która byłaby, która potrafiłaby zagrozić potężnemu imperium, które zamieszkuje 25 planet. Mimo wszystko imperator wie, i Torquil również, że globy, imperium są obserwowane przez tirów z kosmosu. Problem polega na tym, że tirowie wiedzą, gdzie jest imperium, a imperium nie wie, gdzie są tirowie. Mimo że rozsyłanych jest wiele sond po całej galaktyce, ciągle nie wiadomo, gdzie jest glob ojczysty tirów. Niemniej imperator na setną rocznicę istnienia imperium postanawia odbić planetę ojczystą, czyli Terra Damnata, czyli Ziemię. No, żeby to zrobić, trzeba zrobić zwiad. Nic wam więcej nie powiem. Oczywiście nie wszystko pójdzie tak, jak planowano i oczywiście pojawią się pewne problemy, ale warto pamiętać o tym, że Imperium ma potężne żądło i tym żądłem są Maodiony. Maodiony to są formacje paramilitarne, w których szeregi wchodzą Ranowie. A Ranowie to są Maodanowie i Maodowie, czyli ludzie, którzy posiedli kontrolę nad tak zwanymi duchami opiekuńczymi. Jeśli sobie przypominacie tom pierwszy, drugi i trzeci przygód Geindecka, to pamiętamy, że Torquil miał tam pewne halucynacje. Widział demona, widział anielicę. Okazuje się, że po pierwsze nie jest sam, czyli jest więcej ludzi, którzy widzą te demony i anielice, a po drugie to nie są halucynacje. Te istoty mają realny wpływ na naszą rzeczywistość i okazuje się, że Ranowie po odpowiednim przeszkoleniu stanowią najpotężniejszych żołnierzy Imperium.